Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, a w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego opowiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia słowa przynosi nam pewien bardzo ważny obraz, który staje się dla nas jednocześnie świadectwem, jak wielką mądrością i miłością, ale też i logiką przesycone jest Słowo Boże. Otóż słyszymy w pierwszym czytaniu fragment historii Józefa. Nie Józefa, którego będziemy niedługo świętowali, chociaż tam też troszkę możemy znaleźć z tej postaci, ale chodzi o Józefa egipskiego. A więc jednego z 12 braci, którego bracia znienawidzili dlatego, że ojciec wyjątkowo go umiłował i postanowili się z nim rozprawić. Postanowili go zabić. Zabić i po kłopocie. Byli też zazdrośni, że Józef miewał sny,
że był taki prorocki, że nosił piękną szatę. O wszystko byli zazdrośni. Zazdrość wśród ludzi ukazuje się jako coś tak niszczącego, że rodzeni bracia postanawiają odebrać życie Józefowi. Ale refleksja jednego z nich, że tego nie należy robić, bo przecież to brat, doprowadza do sytuacji, że wyciągają go z tej studni i sprzedają kupcom. Kupcy zabierają Józefa do Egiptu. W Egipcie Józef przechodzi wiele upokorzeń. Jest tam taka scena, kiedy go wtrącają nawet do więzienia, ponieważ pragnie pozostać czysty. Ale nadal ma swoje sny. Pewnego dnia faraon, który również sny miewał i każe wyjaśnić znaczenie pewnego snu, dowiaduje się, że jest taki Izraelita, który umie sny wyjaśniać. Józef wyjaśnia sen faraonowi i zapowiada 7 lat głodu. W związku z tym Egipt zaczyna przygotowywać się do tego głodu, rozbudowywać spichrze, zbierać zboże, zapasy. I rzeczywiście faraon, zachwycony mądrością Józefa, tego samego Józefa, sprzedanego przez braci, mianuje go zarządcą domu faraona. I kochani, historia wydawałoby się, że jest taka cudowna jak z Hollywood, zresztą o Józefie nakręcono filmy, ale to nie koniec. Powraca do historii jeszcze sprawa z braćmi. Kiedy głód dotyka wszystkie ludy dookoła, również i bracia Józefa, zaczynają, cała rodzina, zaczynają cierpieć głód. I udają się do Egiptu, aby zakupić zboża, bo Egipt jako jedyny był przygotowany. I tak następuje spotkanie Józefa z braćmi, którzy go sprzedali. Niezwykle wzruszająca historia o ponownym spotkaniu, o przebaczeniu braciom. Józef na początku się nie ujawnia, używa tłumacza, mimo że ich rozumie. Poczytajcie, to piękna naprawdę historia. Cała jedna część Księgi Rodzaju o tym opowiada. Wreszcie się ujawnia i sprowadza braci razem z ojcem, ratując ich od śmierci. I tutaj, moi drodzy, kończy się historia Józefa, kończy się Księga Rodzaju. I wydawałoby się, że jest to piękna historia, która no po prostu jest biblijna, no i jest wpisana w Stary Testament. Ale, tak jak powiedziałem, Biblia ma to do siebie, że jedna sytuacja czy jedna osoba zapowiada inne. Józef staje się typem, nie takim typem, jak mówimy, że typ spod ciemnej gwiazdy, tylko typ w znaczeniu zapowiedzi. Józef staje się zapowiedzią prawdziwego Józefa. I tu uwaga, znowu nie chodzi o tego Józefa, oblubieńca Najświętszej Panienki i opiekuna rodziny, tylko zapowiedź człowieka, który zostaje wydany i który wydaje się, że jego wydanie i śmierć jest bezsensowna, a jednak właśnie ten los tego człowieka ratuje cały jego dom od śmierci. I domyślamy się, że tym prawdziwym Józefem jest Pan Jezus. Więcej, zobaczcie, Józef miał piękną tkaną szatę. To są pewne szczegóły. Również Jezus ma swoją tkaną szatę, o którą rzucają losy po jego śmierci. Józefa sprzedano za 20 srebrników, Jezusa za 30 srebrników. Własni bracia wydali Józefa w ręce obcych, własni uczniowie, własny uczeń zdradza Jezusa i wydaje go w ręce obcych. Józef
przychodzi do domu Faraona i wydaje się, że jego los jest, i to wszystko, co się stało w jego życiu, nie ma sensu, a jednak właśnie ta wina braci, błogosławioną winą się staje, ponieważ po latach, dzięki temu, że Józef jest w Egipcie, oni sami zostaną ocaleni. Błogosławiona wina, mówimy również o krzyżu, ponieważ przez krzyż, jak przed chwilą żeśmy w drodze krzyżowej rozważali, przychodzi zbawienie dla nas. I jeszcze jedna rzecz, moi kochani. Józef wybacza swoim braciom. Tak samo Pan Jezus przebacza swoim oprawcom. I widzimy teraz, wracam do sceny sprzedania Józefa. Wszystko zaczęło się od zazdrości, od pychy braci, od tego, że nie mogli znieść, że ojciec Józefa szczególnie umiłował, że nie mogli znieść, że Bóg obdarzył Józefa szczególnymi darami. To powoduje, że zgrzytali na niego zębami, że go znienawidzili, odrzucili, skrzywdzili. I tu, kochani, Pismo Święte ukazuje nam, że nawet z najgorszych ludzkich przewinień Bóg może wyprowadzić łaskę. Z największego i najbardziej haniebnego grzechu Bóg może go przebaczyć, wyprowadzić dobro. Ale jednocześnie Słowo Boże ostrzega nas bardzo konkretnie przed zazdrością, przed złością, przed nienawiścią, przed odrzucaniem drugiego człowieka. Ta wina, choć staje się błogosławiona, nadal jest winą. Grzechy, które wołają do nieba. Zatem, kochani, w dzisiejszym dniu, ten pierwszy piątek miesiąca i piątek w drugim tygodniu, niech Słowo Boże dotknie naszych serc. Czas Wielkiego Postu jako czas błogosławiony niech będzie czasem oczyszczania naszych serc z zazdrości, z niepotrzebnych słów, z pychy, ze złości na drugiego człowieka. Choć czasami nam się wydaje, że jest ona uzasadniona i że mamy prawo, że ktoś nas skrzywdził, choć Józef nikogo nie skrzywdził. Ale widzimy, jak bardzo duch, zły duch, może ludzkie serca zmanipulować, że bracia postanawiają skrzywdzić, zgładzić. Opanowują się potem, ale postanawiają. Samo to postanowienie jest straszne. Oczyszczajmy nasze serca. Nie my, kochani, bo my sami nie damy rady. To nie jest nasza działka. My tylko możemy z łaską Bożą współpracować. Ale otwierajmy nasze serca na tę łaskę Bożą, która jest nam w Wielkim Poście dawana garściami, aby nie zmarnować tego czasu. Aby nie wyśpiewać kolejnej drogi krzyżowej i któryś za nas cierpiał rany. I iść do domu i być takim samym, jak byliśmy. Choćbyś 10 gorzkich żali odprawił, 15 pierwszych piątków i 20 dróg krzyżowych. Jeżeli nie będzie w Tobie, we mnie, gotowości przemiany mojego serca, a Bóg chce przemieniać Twoje serce, to ten Wielki Post przejdzie sobie w może w jakichś uniesieniach, wzruszeniach, i nawet zapłaczemy nad tym Jezusem w ogrójcu. Ale pójdziemy do naszych domów i będziemy dokładnie tacy, jacy byliśmy. Prośmy Pana Boga, aby otwierał nasze oczy na łaskę. Prośmy Pana Boga, aby dawał nam siłę i konsekwencje do pracy nad sobą. Aby ten czas rzeczywiście przemieniał nasze serce. A to, żeśmy narobili w naszym życiu wiele bzdur i głupot i skrzywdzili wiele ludzi,
Od tego mamy sakrament pokuty. Wtedy nawet największe nasze winy stają się felix culpa, czyli błogosławioną winą. Bo Pan Bóg nawet z najgorszych rzeczy wyprowadza dobro. Tylko pozwól Mu działać w swoim życiu. A wtedy łaska Boża będzie przemieniała Twoje, moje serce.